Takich obiektów próżno szukać w naszym regionie. Zresztą na sportowej mapie naszego kraju też nie ma ich wiele. Takie obiekty w Europie Zachodniej to standard, a więc śmiało można powiedzieć, że do Sosnowca zawitała piłkarska nowoczesność. Bowiem na Kresowej, tuż obok jednego z najlepszych ośrodków treningowych w Polsce, powstał wielki balon, a w środku boisko piłkarskie. Jest to pierwszy tego typu obiekt w województwie pod względem gabarytów i też konstrukcji, która znajduje się tutaj nad nami. Jest to obiekt pod zadaszeniem pneumatycznym. Jest to powłoka składająca się z trzech warstw. To, co widać nad nami, jest cała waga całości. Jest to około masa 10 ton. Jeżeli chodzi o parametry samego obiektu, całe boisko ma 94x44, obiekt w liniach. Natomiast podzielone jest jeszcze dodatkowo na 4 ćwiartki, mniejsze części, przeznaczone do gry amatorskiej 6x6. Jedna taka ćwiartka to wymiar 22 m x 44. Czy jest zainteresowanie? Zainteresowanie jest duże. Głównie są to kluby sportowe. Trenują nas m.in. Zagłębie Sosnowiec, Sparta Katowice czy też Orzeł Mokre. Aczkolwiek też mamy dużo zapytań z grup amatorskich. Zaczynają się pojawiać też i tutaj zapytania o turnieje, organizacje obozów sportowych, także wierzymy, że tutaj nasz obiekt spełni oczekiwania wszystkich korzystających z tego obiektu. To jest oczywiście obiekt całoroczny, nie tylko na zimę. To znaczy plan jest nasz taki, żeby po prostu samo zadaszenie było do końca marca, natomiast później chcemy, żeby tutaj ten obiekt był otwarty z tego względu, że w okresie wiosenno-letnim tutaj nie bylibyśmy w stanie tutaj wytrzymać po prostu, bo byłoby to zbyt gorąco. Właściciel obiektu ma nadzieję, że to dopiero początek i że takie konstrukcje częściej będą powstawać w naszym regionie. Zainteresowanie wynajmem boisk pod balonem jest ogromne. Cóż, w Sosnowcu mamy iście zachodni obiekt. Teraz czas na to, aby wraz z poziomem piłkarskiej infrastruktury poszły w górę umiejętności. Oczywiście te piłkarskie.